ma. Znacie taki item jak Sticker Capsule 2? No właśnie, ostatnio o nim sobie mówiłem. Rozmawiałem sobie o nim. No i za dzisiaj trwa event do 18 godziny, że na kanale yy, tutaj można podsyłać normalnie, elegancko pomysły na filmy. A jeżeli one siądą, to dostajecie dwa klucze. No to pan Pepe Gos pokminił i wysłał taki film. No a ja Ogólnie ze zbiorąc, to co? Wchodzę na małpę i kupuję dla pana Pepegosa dwa klucze i elegancja Francja. I to mi się podoba. I to jest dobra współpraca, drodzy kochani widzowie. Tak ma być. Tu jeszcze kupuje mi się jedna sticker kapsuła, bo ja będzie jeszcze jeden film. Dzisiaj w ogóle tych filmów to będzie, ja nawet nie wiem ile, no bo podsyłaliście, no tu jest ogólnie dosyć dużo tego, także dziękuję za to. Myślę, że jeszcze na jutro się zostanie i będzie G. W każdym razie teraz będzie film o <laughs> właśnie tutaj Sticker Capsule 2. No więc tak, ja powiem w ten sposób, zaczynając w ogóle ten temat. Jeżeli ktoś, kto w ogóle jakby, powiedzmy przychodzi do mnie nowa osoba z community, której ja nie znam i mówi mi, że ma na przykład w ekwipunku 20 czy 30 tysięcy złotych, pokazuje mi swój ekwipunek. I w tym ekwipunku zobaczyłbym calutki ekwipunek wyładowany tą kapsułą? To wiedziałbym, w co ta osoba gra, rozumiałbym jej strategię, jakby perfekcyjnie wiedziałbym o co chodzi, i dla mnie taka osoba byłaby w 100% zrozumiana i naprawdę nie byłby to najgłupszy człowiek na świecie. Tak to powiem. Sticker kapsul 2. Jest kapsułą o bardzo konkretnej charakterystyce. To jest yy, kapsuła, która niesamowicie mocno działa z rynkiem. Ona jakby dosłownie wskazuje plus minus, yy, jak rynek się układa, jeżeli chodzi o CSA. Ona jest takim trochę wyznacznikiem konsumpcji na tym rynku. Tak bym to nazwał. W ogóle co tu mi się ładuje? Proszę mnie nie ten, nie wyłączać z anteny. Yy, I dla mnie osobiście. Yy, jeszcze kiedyś eventy były bardzo mocno z tym powiązane, teraz już trochę mniej, ale ta kapsuła naprawdę bardzo mocno to pokazuje. I jakby dla mnie osobiście, jeżeli chodzi o o to, w co gra osoba, która kupuje Sticker Capsule 2, jeżeli ja miałbym to nazwać, o co chodzi z takim zakupem i po co takie zakupy się robi, po prostu gra po to, że kiedyś będzie hossa na tym rynku. Że jeszcze kiedyś będzie hossa na tym rynku. To jest dosłownie powód, dla którego się kupuje tę naklejkę, znaczy tę kapsułę, lub naklejki w tej kapsule. Ponieważ za każdym razem, kiedy była hossa, większa czy mniejsza, jakby mocniejsze momenty i słabsze momenty, ta kapsuła po prostu oddawała. I ona, to jest to, że jakby zobaczcie, powiedzmy, że ktoś naprawdę obracałby pieniędzmi na Steamie przez cały czas. Robiłby jakąś fliperkę, uskuteczniał coś takiego, nie? Robiłby to, wiecie, od jakichś większych kwot, na zasadzie już nie, nie, nie małych, ale też nie, nie gigantycznych 60, 70 tysięcy, nie? Tak, tak, jakby takimi kwotami by manewrował, i tak by to wyglądało. Załóżmy. I na przykład robił, robiłby to w jakimś takim okresie, który byłby tu. To jest niesamowite, że tak, jakby to, 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 to dla mnie, to, to jest właśnie to, że jakby między tym grudniem, kwietniem i tak dalej. No naprawdę, wtedy się dało zrobić pojebane rzeczy. To trzeba przyznać jakby, że to był jeden z największych momentów Steama, jeżeli chodzi o y, możliwości. To był pojebany moment Steama, jeżeli chodzi o możliwości. Ale to jest niesamowite, że ktoś, kto flipuje, zajmuje się tym i tak dalej, i tak może zostać yy, tak jakby rozwalony przez typa, który trzyma dywersyfikację po prostu w najbardziej... Takiej łopatologicznej inwestycji, jaką jest Sticker Capsule 2. To jest najprostsza inwestycja, jaką można zrobić na tym rynku. Po prostu kupujesz tę kapsułę, zostawiasz ją i czekasz aż na rynku cokolwiek jednie, aż Valve doda jakiś update. Do, dosłownie, ciekawi mnie, czy 6 czerwca był. No oczywiście, że tak. No, oczywiście, że tak. 6 czerwca to jest Hossa w 2021 roku. Jakby co? 6 czerwca to jest pik skrzynek. A 4 czerwca to jest dzień dodania update'u, jakby co. To był update, który wyrzucał yy, te, yy, wtedy było wyrzucenie yy, tych non-prime non drop'ów z CS'a, jak coś, to jest ta data. Widzicie jak ładnie? Jak ładnie działa kapsuła? Nawet można by było ten, znaczy nie, nie wiem czy to jest data do, dokładna, czy to był 1 czerwca, nie pamiętam, nie, nie, nie pamiętam, to było wtedy, w czerwiec 2021. To, to, jakby jestem przekonany. Ale jak ładnie? Ślicznie, a w ogóle chyba przyszła mi taka kapsuła. To będzie trzeba otworzyć, ale to już na kolejnym filmie. Bo to koszty. No nie? Yy, to jest właśnie to, jakby, że nawet ktoś, kto bardzo mądrze obraca na tym rynku. Zobaczcie to, zobaczcie jaka to jest skala. To jest trzykrotność, nie? Od niektórych momentów nawet pod cztero podchodząca, ale ogólnie trzykrotność. Potem między. Jakby kolejnym dołkiem, kolejna górka. Spoko profit. Jakby nie dwukrotność, ale 70%. Zajebiście. Między kolejnym dołkiem a kolejna górka. 50%. Zajebiście. Jakby to jest bardzo krótki okres. I pomiędzy kolejnym dołkiem i kolejną górką. Rekord. Całkowity. Ja nie wiem, czy ta kapsuła jeszcze kiedyś poleci po ATH. Jakby to jest. Bo to, żeby ona poleciała po ATH, jest odklejone. To jest bardzo odklejone, żeby ta kapsuła kiedyś sięgnęła po ATH. ATH jest naprawdę nie w zasięgu. Ale wystarczy, że ona będzie powtarzała swoje performances wcześniej. Tak naprawdę wystarczy lekko mocniejszy moment tego rynku. I jakby 80 zł? Czemu nie? Czemu nie? Ok, 90 zł? Czemu nie? Dlaczego miałaby tyle nie kosztować? Przy mocniejszym momencie. Przy większej grywalności. A 100, 110, 120, 130, 140, 150? To jest dodatek już tylko i wyłącznie. To jest jakby to. Więc jakby. Ja też nie mówię, że to jest najlepsza rzecz, jaką można zrobić. To jest z perspektywy historycznej najbardziej łopatologiczny sposób, jaki istnieje. On niesie za sobą ryzyko. Gigantyczne. Jak wszystko. Jakby wyobraźcie sobie, że ktoś poszedłby moim tokiem rozumowania w tym momencie. No nie? Że tak jakby w ten sam sposób by wtedy kminił. Że to jest kapsuła właśnie taka, nie? Może ta kapsuła będzie za chwilę kosztowała 55 na listingu. Może za chwilę będzie kosztowała 50 na listingu. Może za chwilę będzie kosztowała 40 na listingu. I z dzisiejszej perspektywy zakupy są po prostu czymś, co jest nietrafione. Tylko pytanie jakby, czy mądrzejsza osoba wtedy tego nie uśredni? Nie rozegra tego w ten sposób? Może to już jest koniec tej kapsuły? Naprawdę. Z perspektywy historycznej, najbardziej łopatologiczna rzecz, jaką można zrobić. Z perspektywy tu i teraz, wiadomo, że nie wiadomo. Wiadomo, że jakby mogą być rzeczy, które nazwiemy lepszymi. Oczywiście, że tak. Niestety na tym polega rynek, że jakby wchodzisz w to, ryzykujesz. Dużo ryzykujesz. To nie jest nieryzykowna inwestycja, ale prosta. Prosta i zazwyczaj była skuteczna. Podkreślam, zazwyczaj była skuteczna. Co nie znaczy, że teraz też na 100% będzie. To na tyle. Yo.